Zdecydowanie bardziej wolimy określenie platforma technologiczna do zarządzania przesyłkami. Konsolidujemy w jednym miejscu jakby największe brandy kurierskie dostępne na rynku i dajemy wybór klientom w tym zakresie. Nie zostawiamy ich też w tym wyborze jakby bez wsparcia, ponieważ każdy z naszych klientów ma dedykowanego opiekuna handlowego, który mu pomoże odpowiednio dobrać tą metodę dostawy. I tak samo wspieramy klientów w procesach wszelkiego rodzaju tych około wysyłkowych, czyli reklamacje, czyli interwencje związane z przesyłkami. W związku z tym klient ma jakby poczucie, że wszystkie procesy, wszystkie nadania przesyłek czy wszystkie akcje, które wykonuje u nas, wykonuje w taki sam sposób, nieważne jakiego kuriera wybierze. Tym, że z każdą z tych wymienionych firm trzeba podpisać wcześniej umowę, trzeba zadeklarować jakieś wolumeny i w szczególności jeśli mówimy o początkujących sklepach, jakby wiąże się to z dodatkowym stresem, czy te wolumeny zadeklarowane zostaną dowiezione. U nas tego problemu nie ma. Nasi klienci, u nas nie ma konieczności podpisywania umów, nasi klienci nie deklarują żadnych ilości wysyłkowych i mogą się cieszyć naprawdę atrakcyjną ofertą cenową. Dodatkowo jako właśnie taka platforma do zarządzania przesyłkami, technologiczna platforma, jesteśmy bardziej elastyczni. Mamy więcej integracji niż przewoźnicy bezpośrednio, a nawet jeżeli jakiejś nie mamy, to z łatwością możemy w każdej chwili taką po swojej stronie dorobić, żeby po prostu klienci mogli swoje przesyłki nadawać automatycznie, niekoniecznie przez nasz panel wysyłkowy. Z naszego punktu widzenia najważniejszą rzeczą jest to, żeby odpowiednio dobrać metody dostawy. I te metody dostawy muszą uwzględniać na pewno specyfikę towaru, który jest proponowany na sklepie, jak również muszą też uwzględniać jakby oczekiwania konsumenta. Wiemy, jakie są teraz popularne marki, trzeba to na pewno wziąć pod uwagę i to, co jest jakby najważniejsze, to trzeba dać wybór w postaci, że musi być dostawa kurierska, jak również dostawa do punktu. I tu ten wybór powinien być. No chyba, że asortyment, który jest proponowany na sklepie, jakby nie daje możliwości wysyłania do punktu, bo często tak jest ze względu na jakieś specyficzne warunki tego asortymentu. Polecam dobrze zbadać rynek, porządnie zbadać rynek pod kątem sprzedawanego towaru, przemyśleć i jakby przygotować strategię marketingową, no i odpowiednio to, co już mówiłem, dobrać metody dostaw i najlepiej realizować się przez nas, czyli zapaczka.pl.